Maria Pstrokońska. Obie artystki, obie malarki bardzo dużo malowały tutaj właśnie z okolic Warty. Były właścicielkami. Matka, córka? Proszę? To jest matka, córka? Nie, to są siostry. W pobliżu jest miejscowość Miłków, Małków. W tym Małkowie miały swój majątek. Tam między innymi zapraszały różnych przedstawicieli świata artystycznego, malarzy, poetów, pisarzy. Tam między innymi przebywał Rejmont, jak pisał Popów. Też w tym właśnie Małkowie. Warto pamiętać. Ten grobowiec jest też grobowcem, ale to jest tablica tylko pamiątkowa. Natomiast grobowiec jest byłych właścicieli Warty, ale nie pamiętam nazwiska. Nie wiem. Tak. Tu są wymienieni. Grobowiec, proszę Państwa, rodziny Skarżyńskich. Rodzina Skarżyńskich tutaj pochodziła z Warty. Bardzo zacna rodzina i zasłużona, ale zwracam uwagę na postać na tym białym marmurze, w tym oficerskim mundurze. Stanisław Skarżyński to był inżynier pilot w randze pułkownika i proszę zwrócić uwagę, w 1933 roku był pierwszym Polakiem, pierwszym, który przeleciał Atlantyk w jednym locie na samolocie polskiej konstrukcji RWD. A w 1933 roku, tutaj podaję, zdobywcy Atlantyku. A w 1931 obleciał podobnym samolotem, też RWD, całą Afrykę dookoła. Także dokonał takich wyczynów, bym powiedział, no, dla lotnictwa wiekopomnych. Warta znajduje się na terenie jakby pogranicza między Wielkopolską a ziemią prusiacką i była w zaborze rosyjskim. W okresie powstań narodowych, głównie chodzi o rok 1863, powstanie styczniowe, w Warcie powstał bardzo duży oddział powstańczy, tam była siedziba sztabu. Jeszcze jedno miejsce będziemy w samym mieście widzieli. Doszło do kilku potyczek z Rosjanami. No niestety siły były nieproporcjonalnie różne, także to się wszystko zakończyło klęską. Takie dwie główne bitwy były, jedna pod Wartą, jest podana data, i druga Poprężniki. I wymienieni są powstańcy, którzy zostali tutaj. Miejscowości, które tutaj wokół Warty się znajdują, poszczególne wioski. To popatrzeć na panoramę. W stronie to jest kościół, do którego jedziemy, kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Tam są po lewej stronie jest kościół Mikołaja, do niego nie będziemy zawodzić. A tam daleko na horyzoncie, tu już kolega zauważył, jest taka niebieska kreseczka świętego Mikołaja. To jest, to już jest zaraz.